Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na 21. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia w dniach 15-24 września 2017. Festiwal rozpocznie polska premiera Porachunki z katem Martina McDonagha w reżyserii Marcina Hetznera. 8 teatrów z całej Polski powalczy o Grand Prix Italii. Dodatkowo wystąpi Teatr Kapitol, Pożar w Burdelu i Artur Andrus. Rezerwacje 784-976-025. Festiwal Komedii Italia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu miasta Tarnowa. Trzeci dzień festiwalu Komedii Italia w Tarnowie już się rozpoczął, ale właściwie dzisiaj drugi spektakl konkursowy, bo wczoraj wydarzenie towarzyszące, spektakl Napis z Teatru imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu, o którym za chwilę porozmawiamy. Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie studia festiwalowego. Monika Faron-Miśtak. Sławek Kruczek, ale zacznijmy może od przedstawienia naszych znakomitych gości wprost z Torunia. Pani Ewa Pietras, pan Jarosław Felczykowski, pani Agnieszka Wawrzkiewicz, pani Matylda Podfilipska, pan Arkadiusz Walesiak, pan Michał Marek Ubysz oraz reżyser spektaklu Napis, a zarazem dyrektor artystyczny Teatru imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu, pan Paweł Paszta. Dzień dobry, witamy państwa. Dzień dobry. Zaraz podzielimy się jakoś mikrofonami. Państwo wezmą mikrofony. Proszę tam do pani Ewy i do pana Jarosława jeden podać. No to zacznijmy może od państwa wrażeń z odbioru publiczności, bo to jest spektakl dość szczególny, bardzo oszczędny, powiedziałabym, w formie, w scenografii, wręcz taki, jakby to nazwać, ascetyczny niemal i zatem wymagający od publiczności. Jak państwa zdaniem publiczność zdała egzamin na tym pierwszym pokazie? No myślę, że to trochę odwrotnie, że to my powinniśmy zapytać się i właściwie o wrażenia publiczności, bo egzamin my tutaj zdajemy. Trudno ocenić, jak publiczność odebrała, bo to pewnie każdy jakoś po swojemu zawsze tak jest, jakoś tam przeżywa to, co widzi na scenie. Były reakcje, czasem śmiechy, czasem nie. To nigdy nie wiadomo, co oznacza. Czasem my mamy takie przedstawienia, że jest bardzo cicho na widowni, a później rozmawiamy z widzami i oni mają bardzo dużo do powiedzenia, czyli słuchali bardzo tego przedstawienia. A czasem jest tak, że jest bardzo dużo śmiechów i to niekoniecznie znaczy, że ten spektakl gdzieś tam zapada, więc trudno ocenić po słuchaniu widowni, jak ta widownia ocenia nas. No, mamy nadzieję, że chociaż gdzieś tam zostaniemy w pamięci, że te słowa, które tu padły, te historie, które dzisiaj mogliśmy zobaczyć, gdzieś zostaną w ludzkich sercach. A państwa odbiór? W Toruniu u nas gramy ten spektakl na małej scenie, więc no, zawsze jest taka obawa, że kiedy znajdujemy się tak jak tutaj o wiele większej przestrzeni, będzie to no, jakaś taka różnica dla nas i być może też w odbiorze, ale chyba mieliśmy wrażenie takie dzisiaj, że mimo większej odległości i publiczności, która tam sięgała do o wiele dalej niż i wyżej niż na naszej małej scenie, to mieliśmy takie poczucie naprawdę dobrego odbioru i takiej uważności i słuchania nas przez publiczność. No właśnie, bo to jest spektakl, w który trzeba się wsłuchać. Taki właściwie, no taka obserwacja socjologiczna. Bardzo chyba teraz aktualna, no nie tylko we Francji, gdzie to się odbywa, ale wszędzie w tej Europie, która to Europa pada wielokrotnie ze sceny. Tak, myślę, że to jest na pewno, co można powiedzieć, że to jest aktualny tekst. On był napisany już kilkanaście lat temu i rzeczywiście we francuskiej rzeczywistości, no, ale okazuje się i myślę, że to gdzieś tam udało nam się udowodnić, że to jest aktualne, że teksty takie jak ten, które opowiadają o trochę lęku przed obcym, trochę o takim właśnie zamknięciu się w swoich poglądach, ale jednocześnie w sytuacjach, kiedy to się staje bardzo śmieszne, ale też w tej samej chwili bardzo takie ostateczne i niebezpieczne, no bo tu momentami nie wiadomo,
co się może zdarzyć za chwilę między tymi ludźmi. Więc że to po prostu jest ludzkie, aktualne, może nigdy nie przestanie być niestety aktualne. To jest też spektakl, który, sztuka, która była już na deskach polskich teatrów wystawiana. Zresztą w 2006 roku podczas talii tutaj po raz pierwszy była grana inscenizacja z Teatru Współczesnego z Warszawy. Jak to jest, kiedy sięga się powtórnie po spektakle sztuki, które już były? Czy obserwowaliście wcześniejsze wersje? Czy próbuje się odróżnić, pokazać coś nowego, coś od siebie jeszcze powiedzieć? Ja nie widziałem innej realizacji. Nie wiem jak wy, czy ktoś z was? Nie. No więc mimo, że było ich tak wiele, akurat ja nie widziałem. Słyszałem o wielu i oczywiście znałem ten tekst dużo wcześniej, ale nie widziałem innych realizacji i po prostu ja mam tak, że sam z sobą przeprowadzam jakiś rodzaj rozmowy i jak mnie ten tekst porywa i uważam, że jest aktualny, a jeszcze tu mamy tak wspaniałych aktorów, którzy stworzyli bardzo dużo i dodali od siebie, więc kiedy zobaczyłem, że oni są i zobaczyłem, że jest ten tekst i to razem ze sobą zaczęło się spotykać, to co zrobiliśmy, to po swojemu, po prostu po swojemu. Ta scenografia taka bardzo ascetyczna, mocno uproszczona, wymagająca też uruchomienia pewnej wyobraźni u widza. Państwa kostiumy szare, takie właściwie zunifikowane. Czy to o tą unifikację właśnie chodziło? Może jest to pewnego rodzaju unifikacja, ale nie wiem, mam nadzieję, że była dostrzegalna charakterystyczność, ponieważ w tej szarości każde z małżeństw miało coś, co ich łączyło, coś, co ich wyróżniało jakimś tam elementem drobnym. Tak samo myślę, że ta ascetyczność scenografii pozwala na oderwanie się od niej i przenoszenie się w różne przestrzenie, które dzięki światłu po prostu miały szansę dzięki temu w bardzo prosty sposób szansę zaistnieć. To jest spektakl, jak pan mówił, aktualny, nawiązujący w jakimś sensie do tego, co możemy obserwować. Spektakl, na którym nie tylko się śmiejemy, ale też myślimy. Więc chciałem zapytać może nieco publicystycznie, czy też rozmawialiście na ten temat, czy kwestia na przykład, chyba jedna z podstawowych, czyli tolerancji, tego w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, czy chcąc właśnie być tolerancyjni, z jednej strony jesteśmy otwarci, a z drugiej strony wykluczamy tych, którzy myślą inaczej. Czy właśnie widzicie cały czas, że ta tematyka rezonuje i że macie też własne przemyślenia, czy to też było przegadane podczas prób, jak to wyglądało? Tak może od strony prywatnej zapytam. Myślę, że od każdej strony jest to temat, który jest ważny nie tylko w życiu publicznym, ale również prywatnym. Jest ważny u nas w pracy, jest ważny w naszych domach. Po prostu myślę, że nieustannie musimy się tego uczyć i gdzieś tam chcemy to rozgryzać, bo bez tolerancji, chęci zrozumienia, chęci wyjścia do drugiego człowieka nie byłoby ani tej sztuki, ani teatru i kontaktu z widzem, ani kontaktu między nami a reżyserem. Myślę, że... Ja tak pomyślałam, wychodząc ze spektaklu, takie zdanie mi się skojarzyło, dostosuj się albo zgiń. Oczywiście trochę jest to przeszarżowane, bo nikt nie ginie, ale gdzieś ten buntownik z wyboru, czyli pan Arkadiusz, no jest wykluczony. Pani Matylda gra żonę i jest tą stroną, która bardziej potrafi się wtopić w to nowe środowisko. Tylko czy w tym wypadku dostosowanie się nie oznacza również zginięcia? No więc właśnie. Czy państwo mają jakiś taką zwrotną od publiczności, że to jest właśnie coś takiego, co jest fajne, że jest to temat, no tak naprawdę z jednej strony wielowątkowy, to o czym pani wspomniała, że to nas wszędzie dotyczy, właściwie w każdej niemal sytuacji życia i że fajnie jest nad tym tematem również pomyśleć w teatrze, bo być może w życiu codziennym, w pędzie nie mamy czasu.
No tak, to znaczy, czy mamy zwrotne informacje? Tak, mamy różne informacje. Myślę, że... To jest bardzo trudne, bo no, trudno tak opowiadać, trochę intymne tak naprawdę, jak publiczność odbiera spektakl, więc tak musiałbym teraz o intymnych rzeczach mówić do mikrofonu. Mam nadzieję, że po prostu ten spektakl prowokuje do myślenia. Taki jest nasz cel. Nas prowokował właśnie w czasie prób i przy tworzeniu tych charakterów, tych sytuacji w dziwnej rzeczywistości. Staramy się nawiązywać do ludzkich rzeczy. I w związku z tym mam nadzieję, że ta ludzkość jest gdzieś tam odczytywana przez widownię. Myślę, że tak jest. A teraz pozwolimy sobie na moment odejść od spektaklu Napis i powrócić do tego wątku, o którym wspomnieliśmy na początku, czyli jest to już trzecia wizyta Teatru imienia Willa Machorzycy z Torunia na Talii, na festiwalu Talia. I tak się składa, że pani Ewa Pietras była właśnie, jest tutaj po raz trzeci, pan Jarosław Felczykowski po raz drugi i obydwoje państwo byli w obsadzie, no i teraz troszeczkę historii, orzęku, który był nagrodzony Grand Prix podczas pierwszego festiwalu. Czy państwo, przyjeżdżając teraz do Tarnowa, wspominali tę talię sprzed 20 laty? Pani Ewo, pani Jarosławie? Tak, no trudno by było nie wspominać. Zwłaszcza jak to było Grand Prix. Zwłaszcza jak to było Grand Prix. No ale no, to już tak jakoś z pamięci nawet wyskakuje człowiekowi, bo to już tak dawno, 20 lat temu w końcu. Ale bardzo miło byliśmy tu przyjęci, to pamiętamy na pewno. Jeszcze czarno-białe telewizory były. Czarno-białe telewizory. Tak. No i tam dużo było nagród chyba jeszcze też indywidualnych. Wyróżnień i nagród indywidualnych było oprócz tej zespołowej nagrody. No i co jeszcze? Ty mów, ty umiesz mówić. Ja nie umiem. Panie Jarosławie, bardzo prosimy. No co, prehistoria. No myśmy już przeszli do historii i jako część historii czujemy się troszeczkę zakurzeni. Miło, że pani to przypomniała. No jadąc tutaj też gdzieś no, człowiek myślą wrócił do tych jakże miłych chwil, kiedy się było młodym. Tak. Koleżanka miała 40 lat. Ja przez grzeczność nie powiem, ile miałem. No cóż, no miło jest tu wrócić, bo Tarnów po prostu jest wspaniałym teatralnym miastem i zawsze tu jesteśmy jakoś mile podejmowani. No, no, gol strzelony na wyjeździe liczy się podwójnie, zobaczymy. Wspaniale. Proszę państwa, a co państwo myślą w ogóle o idei takiego, no trochę ścigania się, bo to pan dyrektor też wspomniał na początku, że my tu zdajemy egzamin, prawda? No i jest to trochę taka formuła festiwalowa siłą rzeczy, prawda? Czy to, jak to państwo odbierają? Czy to w ogóle jest możliwe w tej dziedzinie artystycznej sztuki? No to się odbywają się festiwale, ale państwa osobistym zdaniem? Myślę, że powiem nie tylko w swoim imieniu, ale nie czujemy, że jesteśmy w blokach startowych i że czeka nas teraz jakiś wyścig. Tym bardziej, że sam spektakl jest przez nas, jakby to powiedzieć, dobrze ująć. Ukochany. I czujemy się po prostu wyróżnieni, że możemy zagrać go poza murami Torunia i zawsze nas cieszy, jeśli możemy wyjechać w Polskę z czymś, co możemy zaprezentować widzom i innego miasta, innej przestrzeni teatralnej i sprawdzić się nawzajem w innej przestrzeni. To też zawsze wymaga pewnego rodzaju skupienia, w związku z czym nie towarzyszy raczej nam takie poczucie, że bierzemy udział w jakimś konkursie i jest to dla nas istotą. Raczej koncentrujemy się na tym, żeby zrobić to, co do nas należy najlepiej, jak potrafimy. Tutaj pojawiło się takie sformułowanie, że ukochany spektakl. Dlaczego ukochany spektakl? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że każdy spektakl, każda praca to jest spotkanie się ludzi. I akurat tym razem
udało się przeżyć bardzo fajne spotkanie, które na szczęście trwa, bo Paweł został z nami co najmniej parę lat w teatrze, ale po prostu myślę, że to była bardzo komfortowa dla nas sytuacja, w której spotykamy się w gronie osób, które w coś wierzą, mają radość w pracy. Spotykamy się z realizatorami, którzy są super przygotowani, bardzo pracowici, z ogromnym szacunkiem patrzą, słuchają drugiego człowieka, biorą pod uwagę jego pomysły i tworzą rzeczywiście tu i teraz, a nie przygotowują coś, używając nas jako marionetek. Myślę, że to bardzo po prostu, bardzo fajne spotkanie. To jest spektakl, mówiliśmy, który zadaje różne pytania, prowokuje do myślenia publiczność, ale czy to jest też tak, że wy indywidualnie z każdą sztuką kolejną czegoś się uczycie, może nawet nie tyle o sobie, ale o życiu, o rzeczywistości, czy wyciągacie jakąś wartość dla siebie, tak wewnętrznie właśnie w związku z pracą nad spektaklem, który no, porusza kwestie, tak jak mówiliśmy, dotyczące nas, sprawy, które można powiedzieć są na porządku dziennym w jakimś sensie. Przy pracy nad napisem zdarzyło mi się wyartykułować kilka zdań, nad którymi musiałem się później grubo zastanowić. Faktem jest, że ten świat, który Paweł wraz z pozostałymi realizatorami, których warto również wymienić, czyli scenografię Eweliny Brudnickiej, choreografię Joasi Lichorowicz i Tomasz Opałka, który skomponował nam muzykę, stworzyli bardzo spójny świat, w którym dali nam tę naszą napisową przestrzeń wolności, w której każdy z nas mógł się w fantastyczny sposób umościć. Ale zanim to zrobiliśmy, wydaje mi się, że każdy z nas po swojemu musiał przepracować ten temat i robiliśmy to również wspólnie na początku, na próbach tych tak zwanych stolikowych. Też trudno w sposób taki automatyczny, bezmyślny wskoczyć w coś i próbować coś tam, nie wiem, uskuteczniać. Tak jak do każdego spektaklu należało się najpierw przygotować od strony, że tak powiem, teoretycznej, wszystkie sobie rzeczy wyjaśnić, wszystkie relacje skonstruować, dookreślić, doopowiadać i później zacząć tworzyć i na końcu bawić się tym. I mimo tego, że jest to komedia, chociaż nie tylko i nie dosłownie, bo nie jest to żadna farsa i tak dalej, ale każdy z nas, sądzę, z ogromną frajdą i radością wchodzi za każdym razem w tym składzie na scenę i tak jak mówiłem, jest to rodzaj dla nas wyróżnienia. Ja się czuję, jakbym miał dzisiaj urodziny na przykład, bo mogę zagrać w teatrze, w którym jeszcze nigdy nie miałem przyjemności zagrać i publiczność również była nam bardzo życzliwa. Mhm. Sporo pytań faktycznie zadaje ten spektakl o taką też pewną wyświechtaną formułę czasami tych bardzo ważnych pojęć, którymi się lubimy posługiwać, a one niosą za sobą gigantyczną treść i też bywają takim narzędziem obosiecznym trochę, prawda? Ta tolerancja, ta przestrzeń wolności również. Warto zobaczyć ten spektakl i tu jest nawiązanie do pana dyrektora. Ja mam taką propozycję. Teraz część Torunia przyjechała do Tarnowa. Gdyby Tarnów i region chciał się wybrać do Torunia, do państwa teatru, to panie dyrektorze, co jeszcze oprócz napisu warto u was zobaczyć? No to muszę powiedzieć, że wszystko. Teraz opisował odpowiedź. Nie, zapraszamy serdecznie na kolejne nasze premiery, to przede wszystkim. W tym roku będzie się trochę działo. Mamy nowe projekty w głowie. Z ostatnich premier dzisiaj gramy Roberto Cukko, Leny Frankiewicz. W przyszłym tygodniu gramy Poskromienie złośnicy. Gramy Reykjavik jeszcze we wrześniu też. To są spektakle, które powstały w poprzednim sezonie. I też spektakle z bardzo różnych stron dotykające relacji między ludźmi i w bardzo różnej formie.
I też mające swoich różnych widzów. Także no nie będę wymieniał 18 tytułów, które mamy w repertuarze, ale bardzo serdecznie zapraszam. Poznali Państwo małą cząstkę, czyli około ćwierci naszego zespołu. I mam nadzieję, że ta reprezentacja godnie, że tak powiem, zmusiła Państwa do tego, że musicie zobaczyć resztę. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze jedno pytanie. Czy Państwo mają przestrzeń wolności w teatrze w Toruniu? Panie dyrektorze, Pan jako dyrektor artystyczny czuje się tak, że wszystko, co Pan sobie zamarzy, może Pan zrealizować? Tak. Wow. Wow, to jest to szczęśliwe miejsce, proszę Państwa, dla twórców. Toruń, czy Państwo potwierdzają? Zdecydowanie tak, oczywiście. Teatr w Toruniu, Wila Machoszycy jest miejscem, gdzie naprawdę mamy mnóstwo przestrzeni do tworzenia i robimy to z pasją i ogromną radością. I życzymy wspaniałych tego efektów i dla Państwa radości codziennych i odświętnych, taka jak ta festiwalowa. Dziękujemy pięknie za wizytę w studiu. Jeszcze raz od Państwa, czyli myślę o widzach lewej strony, pani Ewa Pietras, pan Jarosław Felczykowski, pani Agnieszka Wawrzkiewicz, pani Matylda Podfilipska, pan Arkadiusz Walesiak, Michał Marek Ubysz oraz dyrektor artystyczny teatru, reżyser spektaklu Napis, pan Paweł Paszta. Pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. W naszym festiwalowym studiu kolejny znakomity gość, profesor sztuk teatralnych. No, o rany, no zaczęło się. No tak, rektor Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wspaniały aktor, reżyser. Zaczęło się. Zaczęło się, no i nie powstrzyma mnie pan. I w dodatku przewodniczący tegorocznego składu jury podczas 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia, Wojciech Malajkac. Dobry wieczór Państwu, miło Państwa zobaczyć. Myślę, że podobne zdanie jest po drugiej stronie ekranów. Cieszymy się ogromnie, że znalazł Pan dla nas chwilę czasu przed dzisiejszym tym konkursowym pokazem. Szczerze powiedziawszy, to ja tu nie mam nic innego do roboty. To jest taki cudowny czas, kiedy jestem tylko jurorem, kiedy oglądam przedstawienia w teatrze. Czyli robię tak naprawdę to co lubię. Odpoczywam i oglądam. No tak, ale jest jeszcze jeden istotny element do tego oglądania i odpoczywania, który może być trochę, no nie wiem właśnie, ale może być kłopotliwy, potencjalnie przynajmniej. Ocenia pan także. No tak, no ale to było zapisane tutaj w kontrakcie, że się tak wyrażę, tak. Z tym, że to chyba też nie polega na tym, żeby coś surowo oceniać i krytykować, tylko żeby raczej z przychylnością pełną przyglądać się temu, co się dzieje i co komitet organizacyjny wybrał w tym roku do konkursu. No i tyle. To nie ma nic wspólnego z, jak powiadam, stawianiem ocen, a szczególnie negatywnych. Tłumaczę to moim studentom zawsze, jak przychodzą na pierwszy rok, że nie jesteśmy po to w szkole, żeby udowodnić im, że nie umieją, tylko udowodnić im i jak najprędzej uświadomić to, co umieją. A tutaj ten przegląd jest w pełni zawodowy. Mam nadzieję, że będzie super. Że będziemy mieli kłopot z wybraniem najlepszego oczywiście przedstawienia, no ale to jest konkurs. No właśnie, ale pan z perspektywy i pedagoga, i reżysera, i aktora, czyli który ma te wszystkie, że tak powiem, nitki w garści, jednak ocenia te spektakle, rozkładając je na takie czynniki, na jakie zwykły widz nie rozkłada. Tak mi się wydaje, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale czy wybór jest płynie z tego, z czego płynie u każdego widza, czyli albo mnie coś, że no, tak powiem, tak, zachwyca, ja właśnie takim mimo warsztatowych nawet niedoskonałości. Nietypowym przewodniczącym, bo jeśli zaczyna mi się coś podobać i wciągać mnie tak
no stuprocentowo, to przestaje rozkładać, tak jak pani mówi, na czynniki pierwsze, bo po prostu to oznacza, że nie ma co rozkładać. Natomiast jak jest nudno, ale nie mówię, że tak tu jest, i markotnie powiedzmy, no to człowiek zaczyna się zastanawiać, dlaczego, kto z czymś sobie nie poradził. Ale jestem pewien, że takie przypadki nie będą miały miejsca tutaj. Jesteśmy na festiwalu Comedy Italia. Zastanawiam się, czy ten śmiech jest jakimś wyznacznikiem tego, czy spektakl jest dobry, czy jednak zwraca się uwagę czasem na zupełnie inne kwestie, bo spektakl nie musi wywoływać cały czas wielkich wrzaw wśród publiczności, a porusza, a coś zachwyca w nim. Wie pan co, ja jestem zwolennikiem takiej teorii, takiego punktu widzenia. Wyreżyserowałem parę komedii i innych przedstawień również. Ja uważam, że to artyści, aktorzy, realizatorzy mają dyktować warunki. Jeśli, bo to wszystko można z matematyczną precyzją zaplanować, proszę mi wierzyć. Więc jeśli planujemy i ja na przykład jako reżyser wiem, bo nie chcę się chwalić, ale wiem, kiedy ludzie będą się śmiali albo kiedy ja chcę, żeby się śmiali, to tak będzie. Najgorszy przypadek jest taki, kiedy ludzie się śmieją i to podkręca aktorów, ich potrzebę wywoływania kolejnych sal w śmiechu. Wtedy zaczyna się dyktat widowni, jak zwał, tak zwał. I wtedy uważam, że to jest źle, że to jest ogromna strata. Mówi pan tutaj z perspektywy reżysera, także aktora. W tym podczas tego festiwalu jest pan jurorem. Czy lepiej być ocenianym czy oceniającym? Czy w ogóle da się to wartościować? Która sytuacja jest bardziej komfortowa? No, na szczęście to są tak diametralnie osobne stanowiska, że trzeba przyjąć po prostu z pokorą oba wyzwania. Jeśli się przyjeżdża na festiwal, żeby być ocenianym, to trzeba zapomnieć o tym, żeby coś oceniać. I zawsze chodzi, żeby zagrać pewną rolę. No, jesteśmy aktorami społecznymi. Tak, aczkolwiek ja nie gram tu roli przewodniczącego jury. Ja po prostu wiem, po co tu jestem i zapominam o tym, że to ja mógłbym być tam na scenie, że to ja mógłbym rozśmieszać albo zmuszać do refleksji. Po prostu no, każdy powinien wiedzieć, w jakiej roli przyjechał na festiwal. A prywatnie co śmieszy Wojciecha Malakata, czy bardziej, nie wiem, Woody Allen, z którym też scenicznie miał pan do czynienia w sensie teatralnym, czy nie wiem, Gombrowicz, czy Gogol, czy Zapolska? No to pani tak wymienia z takiej górnej półki. Wszyscy mnie bawią. Bawi mnie również kabaret moralnego niepokoju. Więc to chyba zależy od tego, co autorzy i jak mają do powiedzenia. Kto mnie nie bawi? Nie bawi mnie, wie pani i pan, jak na przykład w teatrze, bo są koledzy, którzy lubią psikusy, jak się przygotują do niego, założą sobie perukę, dokleją wąsy, założą beret i próbują rozśmieszać mnie, ponieważ oczywiście pojawiają się w takim kostiumie nieoczekiwanie. No to jest sytuacja żenująca. Natomiast jak ktoś zapomni tekstu i potem ratuje się jak nie przymierzając tonący brzytwy albo się potknie, to nie znaczy, że ja życzę kolegom czegoś takiego, ale to natychmiast działa na moją wyobraźnię fantastycznie i potrafi mnie doprowadzić do takiego śmiechu, że nie jestem w stanie dalej grać. Czy już się pan tak śmiał tutaj na talii? Trzeci dzień dzisiaj i myślę, że... Tego nie mogę powiedzieć, tak. Jestem przewodniczącym jury i nie wolno mi zdradzać emocji. Dobrze, ale widzieliśmy pana wczoraj, bo nie dało się nie zauważyć obecności tak znakomitej postaci. No właśnie, znowu się zaczęło. Na spektaklu w reżyserii Krzysztofa Jaślara z Teatru Kapitol i on był poza konkursem zupełnie, jako rzecz towarzysząca. Czy to się panu podobało? Oprócz tego, że wspaniałe koleżanki
na scenie. I kolega, tak. I reżyser, który też, z którym też łączą mnie różne kontakty. Wie pani co, no, to jest takie przedstawienie, które ma bardzo właśnie precyzyjnie postawić sobie te granice, której nie wolno przekraczać. I albo, no na szczęście kolegom to się udało, zresztą nie wątpiłem w to. Ta granica przebiega między właśnie żartem, który prowokuje publiczność do śmiechu i do reakcji, a żartem, który jest już jakby na ich wezwanie, na ich stryknięcie. To się nie zdarzyło, więc nie sądzę, żeby się zdarzało, więc tak, fajnie było. Sławku, teatralne pytania, bo ja mam pozateatralne teraz. Jeszcze o ideę tego festiwalu chciałbym zapytać, bo jest pan aktorem związanym z centrum Polski, stolicą, prawda? A tutaj jesteśmy w Tarnowie, mieście powiatowym i okazuje się, że też przyjeżdżają teatry z całej Polski. Czy są jakieś różnice między, kiedy pan ogląda spektakle na przykład w Warszawie, między reakcjami powiedzmy publiczności, a tym, co się dzieje tutaj? Czy w ogóle możemy rozgraniczać te kwestie? Nie możemy. Nie powinniśmy. I ja często słyszę to pytanie, grając gdzieś w jakimś innym ośrodku niż Warszawa. A jak się panu podobała nasza publiczność? Mnie się zdaje, że podziały na kategorie są w głowach, nie w geograficznym położeniu danego ośrodka. Jeśli publiczność sobie stworzy kategorię C dla samej siebie, to będzie również w Warszawie taka, bo i taka się zdarza. Ale to byłoby kompletnie pozbawione sensu, gdyby po pierwsze stosować taki podział, jakby go kreować i zmuszać ludzi do tego, żeby mieli poczucie, że są w innej kategorii. To jakieś jest bez sensu. Świetnie reagują ludzie. Wie pan co, wszystko zależy od tego, co się tu zdarzy na scenie, do czego sprowokuje. Ludzie nie mają powodu do tego, żeby wierzyć kłamstwu jakiemuś i sztuczności i byle jakości. Odkryją to natychmiast. W Tarnowie także. 21. festiwal już. Taka no, dość już spora historia festiwalu. Pomysł, który zrodził się w głowach no, takich trochę szalonych, bardzo pozytywnie ludzi te 21 lat temu. I właściwie jest to chyba jedyny festiwal komedii teatralnej w Polsce. Chyba we Wrocławiu jest to od niedawna. Tak. Ale na pewno najstarszy. Pan myśli, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie, że tak powiem, tylko komedii, no i oczywiście jej różnym, nie wiem, odsłonom, odcieniom, gatunkom się przyglądać? Ja pani powiem tak. Każdy pomysł, który powoduje żywsze zainteresowanie teatrem, jest świetny. Jeśli tu jest pomysł na to, żeby to był festiwal komedii, to jest fantastyczny pomysł. Nie wiemy, co przyniesie życie. Może to jest początek do takiego przekrojowego festiwalu, ale też nie ma powodu, żeby mieć jakieś wygórowane ambicje. Jeśli ludzie chodzą do teatru, a są komplety i przeglądają się w zwierciadle takim naprawdę ostrym, jakim jest teatr komediowy, to chwała Bogu i wielkie podziękowania za to, że tym, którzy to wymyślili. Komedia to wielu aktorów, którzy i w dramatycznych rolach, i w komediowych mają szansę się spróbować. Komedia, pańskim zdaniem, to jest bardzo wymagający gatunek? Tak, bo łatwo przekroczyć te granice, o których już mówiłem. A poza tym nie każdy jest
uzbrojony w poczucie humoru. Chyba się nie da zagrać w komedii bez poczucia humoru, a bywają tacy ludzie, ale to nie jest ich wina. Więc czasem widziałem takie przedstawienia, które robił człowiek bez poczucia humoru i gdzie grali ludzie bez poczucia humoru. I to nie do końca się udawało. I teraz poza teatralne pytanie. Jakaś inna wielka miłość oprócz teatru? No, jeszcze książki, ale to już chyba nie zdążymy. A żeglarstwo? No i żeglarstwo, tak. I sen. I sen. Tak. Żeglarstwa chyba tutaj nie zrealizuje pan tej pasji. Książka to nie może. Znaczy, że wszędzie, gdzie popadnę, jasne, ma być żaglówka. Proszę sobie nie brać tego aż tak do serca. Ale trochę snu życzymy mimo wszystko, że pewno, że szykują się trochę zarwane noce, bo będą pewno burzliwe dyskusje. Państwa. No i jeszcze wszystko przed nami. Dzisiaj dopiero drugi pokaz, więc zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pięknie dziękujemy państwa. I naszym gościem był Wojciech Malajkat. Do zobaczenia jutro. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na 21. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia w dniach 15-24 września 2017. Festiwal rozpocznie polska premiera Porachunki z katem Martina McDonagha w reżyserii Marcina Hetznera. 8 teatrów z całej Polski powalczy o Grand Prix Talii. Dodatkowo wystąpi Teatr Kapitol, Pożar w Burdelu i Artur Andrus. Rezerwacje 784-976-025. Festiwal Komedii Talia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu miasta Tarnowa.